Urszula Rutkowska, witam Państwa w środę 1 marca. Urodzeni w tym dniu są osobami szczerymi, łatwo nawiązującymi kontakty i lubiącymi rozrywkę. Czas teraz zaprosić Państwa na horoskop dnia. Zobaczmy, co się może dziś wydarzyć. Zapraszam. Ryby, nie myślcie dziś zbytnio o pracy. Starajcie się więcej czasu poświęcić rodzinie. Pomoże Wam to załagodzić wcześniejsze konflikty. Plany dotyczące zbliżającego się weekendu zaczną nabierać realnych kształtów. Nie ograniczajcie niczyjej wolności. Zajmijcie się tym, czym lubicie. Możesz liczyć na opiekę kosmosu. Jowisz da Ci możliwość udanych inwestycji i pomyślnych podróży. Dobrze ułożą się relacje z rodziną i przyjaciółmi. Bądź jednak bardziej otwarty na nowe doznania. Możesz liczyć na poparcie swoich zamierzeń. Odporność poprawią Ci witaminy. Byku, Ciebie też czeka bardzo udany dzień. Twoje plany i stosunki z bliskimi ułożą się nad wyraz pomyślnie. Siedzenie w domu może Cię nudzić. Wybierz się więc na wycieczkę lub zorganizuj spotkanie w gronie przyjaciół lub rodziny. Musisz bardziej serdecznie zająć się partnerem. Dobry też okres dla domowych projektów. Nie przegap żadnej okazji do śmiechu. Bliźnięta. Nie grożą Wam dziś żadne kłopoty ani komplikacje. Stosunki z osobami bliskimi ułożą się poprawnie. Możecie też liczyć na sporo zaproszeń i kontaktów towarzyskich. Bez obawy możecie teraz spełniać swoje marzenia. Realizujcie własne cele. Wypracujcie sobie dobrą taktykę. Zajmijcie się pielęgnacją urody. Czas w końcu zmieni coś w wyglądzie. Raku, dzisiaj będziesz bardziej pogodny i rozmowny. Dobre towarzystwo lub gorący romans przyczynią się do poprawy Twojego samopoczucia. Większość zaplanowanych działań zakończy się powodzeniem. Uważaj jednak na słowa. Otrzymane oferty przypadną Ci do gustu, a zioła pomogą uregulować przemianę materii. Lwie, ten dzień wypełnią Ci głównie radości i przyjemności. Odczujesz też znaczną poprawę w sprawach osobistych. Korzystne aspekty stworzą dobre warunki do zacieśnienia więzów uczuciowych. Dobry moment na zaręczyny. Twoje wysiłki znajdą uznanie. Wskazany jest teraz dla Ciebie odpoczynek, najlepiej w ciszy i spokoju. Panno, dzisiaj odsuń od siebie kłopoty i nieprzyjemne sprawy. Zajmij się sobą i tym, co sprawia Ci przyjemność. Nawiązane teraz znajomości i kontakty towarzyskie nabiorą dużego znaczenia. Naucz się być szczęśliwa. Nie zamartwiaj się drobiazgami. Problemy żołądkowe spowodowane są złą dietą. Wago, ten dzień przeznacz na dokończenie rozpoczętych spraw. Zapomnij o problemach, które irytowały Cię ostatnio. Bądź bardziej pewna siebie, a wytworzy to lepszą atmosferę w uczuciach partnerskich. Miłość odmieni Twoje życie. Naucz się rozpoznawać swoje uczucia. Marchewka przyspieszy Twoją przemianę materii. Skorpionie, dzień zapowiada się całkiem korzystnie. Uważaj jednak na swoje zdrowie. Zachowaj też ostrożność za kierownicą. Jeśli nie planujesz żadnej podróży, to najlepiej odpoczniesz w swoim własnym, ciasnym domku. Dobry dzień na romantyczne sam na sam. Olśnisz wszystkich swoją zaradnością. Musisz tylko być większym optymistą. Strzelcu,
zapowiada się dość aktywny okres w Twoim życiu uczuciowym. W tej sferze nadchodzi czas podejmowania ostatecznych decyzji i rozwiązań. Będziesz pragnął miłości i szukał jej spełnienia. Odkryj swoje karty, a przeżyjesz bardzo udany dzień. Częściej myśl pozytywnie, a unikniesz stresów. Koziorożcu, dziś najlepiej poświęć się sprawom rodzinnym. Kwestie związane z tą sferą życia wymagają Twojego większego zainteresowania. Zadbaj o właściwą atmosferę w układach partnerskich. Weź pod uwagę wszystkie potrzeby bliskich. Dzień upłynie bez większych kłopotów. Musisz tylko zadbać o zdrowszy styl życia. Wodniku, na nudę na pewno nie będziesz dziś narzekał. Uważaj tylko, żeby nadmiar energii nie okazał się dla Ciebie destrukcyjny. Wypracuj sobie odpowiednią taktykę, a bliscy zaakceptują Twoje propozycje. Spraw, by ukochana osoba czuła się przy Tobie szczęśliwa. Osiągniesz teraz to, do czego dążysz. Musisz ograniczać używki. I na tym kończymy nasz dzisiejszy program. Państwu dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i do zobaczenia jutro.